Witam was serdecznie. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam Was na nową dawkę informacji z Polski i ze Świata na temat kryptowalut. Dziś będzie dużo prognoz na temat rynku oraz technologii. Wydanie skrócone, a więc same konkrety, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Duża część z nas wierzyła, że cena bitcoina, jako że znajdujemy się teraz na samym początku tej blockchainowej rewolucji, będzie rosła w górę w nieskończoność, a wszystko dlatego, że ta technologia cały czas się rozwija, raczkuje dopiero i będzie rozwijała się jeszcze przez kilka dobrych lat. Więc dlaczego cena bitcoina nie mogłaby rosnąć razem z nią? Okazuje się, że tak się. Nie do końca może działać, a wszystko przez to, że zainteresowanie bitcoinem narosło do takich rozmiarów w zeszłym roku, że zagubiona została gdzieś po drodze jego wartość fundamentalna. Pamiętajmy o tym, że są już takie analizy naukowców badających cenę wydobycia pojedynczej sztuki bitcoina na całym świecie, uwzględniając też czynniki takie jak wartość tej sieci, które wskazują na cenę 8000 dolarów. Czy możemy zatem się spodziewać zatrzymania spadków właśnie na tej granicy? No okazuje się, że tak jak pokazują to ostatnia sytuacja rynkowa, no niekoniecznie, a wszystko dlatego, że rynek potrafi tak jak przewartościować niektóre ceny aktywów, tak i również ich niedowartościować być może teraz jesteśmy po tej stronie niedowartościowania rynku, także mamy nadzieję, że po prostu doczekamy się tego większego wolumenu, który z powrotem wyprowadzi nas na tą pozytywną stronę, Rynku. Obecnie, przy całkowitej kapitalizacji spadającej poniżej 300 miliardów dolarów, zeszliśmy z 350 miliardów w ciągu zaledwie no, kilkudziesięciu godzin, co powoduje spadek kapitalizacji około 10%. No, jest to dosyć trudne do przełknięcia. Pamiętajmy o tym, że do jednych z trzech podstawowych założeń analizy technicznej na rynku walutowym, myślę, że możemy to pociągnąć pod rynek kryptowalutowy, należy to, że rynek dyskontuje wszystko. A więc. Forex czy inne inne tego typu rynki wychodzą z założenia, że w aktualnej cenie znajduje się odzwierciedlenie wszystkich czynników mających na nią wpływ, a więc spadki nie miały miejsca bez powodu i coś musiało na nie wpłynąć. Zobaczmy teraz w takim razie, co mogło spowodować tego rodzaju zachowanie rynku. Okazuje się, że cztery główne giełdy kryptowalut otrzymały wezwania z CFTC do udostępnienia danych handlowych. No, i wezwania były częścią toczącego się już dochodzenia w sprawie manipulacji ceną na giełdach typu Bitstamp, Coinbase, Idbit oraz Kraken. W szczególności zwrócono się o dane handlowe giełd bitcoinowych, które dostarczają dane o cenach do CME, czyli do tej giełdy, która również handluje na kontraktach typu futures. I to nie jest nic szczególnego, jest to znany fakt, że cena futures tych aktywów jest pochodną ceny instrumentu bazowego i w tym przypadku są właśnie pobierane te dane z czterech tych dużych giełd i w jaki sposób wyciągana jest ta wypadkowa cena, która jest notowana na tych giełdach um, regulowanych. Pamiętajmy o tym, że w przypadku bitcoinów i innych giełd kryptowalutowych giełdy są prowadzone prywatnie, bez nadzoru właśnie regulatorów i tutaj, jeżeli mamy już element zetknięcia się tego regulowanego świata finansów z tym takim jeszcze niedojrzałym rynkiem kryptowalutowym, wydaje mi się, że taka ingerencja regulatorów jak najbardziej będzie miała miejsce. No, i okazuje się, że w miejscu, kiedy CFTC, czyli ta Komisja do Spraw Papierów Wartościowych i Giełd reaguje, mamy sytuację, kiedy to jednak giełdy kryptowalutowe odpowiadają negatywnie na taki wniosek, powo powołując się na kwestie prywatności i bezpieczeństwa. Po ograniczonych działaniach handlowych CME ograniczyło wymianę danych przez wspomniane giełdy, a więc powstaje takie taka niepewność regulacyjna moim zdaniem to jest trochę po stronie CME, ponieważ CME powinno już wcześniej zadbać o to, żeby taka klauzula powstała i te dane były faktycznie wyciągane z giełd z tego instrumentu bazowego w sposób taki przewidziany i już w pełni do tego dostosowany. Także jak najbardziej nie wiem dlaczego z drugiej strony Coinbase czy, czy tego typu giełdy, jak Kraken i Bitstamp nie chcą ujawniać takich danych. Myślę, że to godzi po, poniekąd właśnie w kwestię prywatności tych danych. Może obawiają się, że dane klientów w jakiś sposób będą mogły wyciec przy tej okazji, a wiadomo, że mogłoby to narazić wiele osób na niepożądany wyciek danych. Także. Cóż, jakby nie patrzeć, myślę, że jakaś forma tej manipulacji na rynkach nieregulowanych występuje, ale pamiętajmy o tym, że manipulacja cenowa na rynkach to nie tylko domena rynków nieregulowanych, ale także na rynkach regulowanych do takiej manipulacji dochodzi mowa tutaj chociażby o spoofingu czy wash tradingu, które mają sztucznie ingerować w jakby zachowania psychologiczne inwestorów, czyli na przykład generować odpowiedni wolumen czy też po prostu reagować, tłum po prostu musi odpowiednio reagować w stosunku do tego, jak się zachowuje rynek, a wiadomo, że tego rodzaju zachowania manipulowane przez, sterowane przez dużych graczy mogą mieć... Miejsce. No i kolejne wydarzenie, które mogło mieć wpływ na natężenie spadków, to jest atak hakerski na południowo koreańską gie giełdę CoinRay, która stanowi 99 miejsce pod względem wolumenu obrotów kryptowalut, także nie jest to popularna giełda, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli korzystacie z mniej popularnych giełd, które mają niskie wolumeny i prawdopodobnie mało kapitału na to, żeby wzmacniać zabezpieczenia, to narażacie się na możliwe kradzieże, kradzieże swoich tokenów. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli szukacie jakichś tokenów, które są na przykład mniej popularne, faktycznie możecie znaleźć się na tego typu niszowych giełdach, ale z drugiej strony nie przetrzymujcie tokenów dłużej, niż to jest po prostu konieczne, ponieważ właśnie możecie się narazić na taki atak hakerski, no i okazuje się, że ofiarą e, hakera Padło około 40 milionów dolarów w tokenach jak Ethereum, Bundiax, Anper czy Aston, także widać ewidentnie, że są to poza, poza tymi boże, pierwszymi dwoma kryptowalutami raczej mniej takie znane tokeny. Okazuje się, że właśnie to ich kradzież mogła przyjść hakerowi najłatwiej. Adresy portfele Ethereum, które rzekomo należą do oszustów, zostały już oznaczone na Etherscanie, czyli eksplorerze łańcucha bloków Ethereum, jako fake phishing z odpowiednią numeracją. Także jest to świetny zabieg, który pozwoli, pozwala naznaczyć tego domniemanego hakera po to, żeby móc dalej śledzić jego poczynania. A okazuje się, że w przypadku tokenów. PondyX, ponad 26 milionów tokenów wysłanych z drugiego adresu na giełdę IDEX zostało przez y, wodarze giełdy zamrożonych do momentu wyjaśnienia sprawy. Jest to świetne, że społeczność potrafi zareagować w tak szybkim tempie, poinformować właśnie zarząd giełdy o domniemanym oszustwie i y, wodarze giełdy mogą tak szybko zareagować, zamrozić środki, czyniąc tym samym taką zachętę dla hakerów y, do. Dokonywania kolejnych kradzieży e, o wiele niższą, także jest to pozytywny znak. Pamiętajcie o tym, że jeżeli spostrzeżecie jakiekolwiek e, negatywne zachowanie na rynkach, zawsze informujcie woda, że giełd, myślę, że to wpłynie po prostu lepiej na dalszy rozwój branży kryptowalut. Trzecim już i chyba nie ostatnim czynnikiem, który mógł mieć wpływ na znaczne obniżenie ceny bitcoina, był. Zabieg, który polegał na wystawieniu dużej oferty bitcoinów na sprzedaż w celu wpłynięcia odpowiednio na rynek, i tego typu proceder miał miejsce na giełdzie Hiobe, na której to zostało przetransferowane 90 tysięcy bitcoinów, wystawione na sprzedaż i wycofanie ich w efekcie przed wykonaniem tego zlecenia. Co spowodowało oczywiście wypełnienie order booku w ogromną ścianą podażową, która spowodowała wyprzedaż spekulantów w obawie przed. Tym wyprzedaniem tego wieloryba, który posiadał tą znaczną ilość tokenów w bitcoinach, no i tego typu manipulacje, które mia mają miejsce na rynkach nieregulowanych, są często e, obserwowane, mają miejsce, mają nazwę swoją, e, spoofing, i pamiętajmy o tym, żeby próbować odpowiednio rozczytać intencje. Spekulanta, próbować nie poddawać się takim manipulacjom, bo często one mają na celu wprowadzenie nas w tak zwaną pułapkę, kiedy to sprzedajemy coś tanio, a będziemy musieli potem odkupić to drogo. Także lepiej po prostu nie wdawać się w tego typu zagrania psychologiczne, które mają na celu nas odpowiednio sperswadować. Tego typu sytuacje analizowaliśmy sobie też na żywo na naszej grupie edukacyjnej Slack, do której wszyscy możecie dołączyć. Także Was zachęcam do odwiedzenia nas na tym komunikatorze, a szczegóły będą w opisie pod materiałem filmowym. Rok 2018 to rok, w którym nie do końca może mamy do czynienia z wielkimi wzrostami na rynkach kryptowalut, ale przede wszystkim jest to rok, w którym pokazuje się siła tego rynku i to jest widoczne chociażby w wolumenie transakcyjnym, które już obecnie jest obserwowane na największych giełdach kryptowalutowych, takiego wolumenu nie było nigdy w przeciągu ostatnich 9 lat istnienia rynku krypto, i to pokazuje, że ten rynek myślę, że będzie się rozrastał, bo wciąż jednak znajduje tylko jeden może niecały procent z handlu wszelkimi aktywami na rynkach tradycyjnych. Także. Coraz większa ilość usługodawców chcących uruchomić handel kryptowalutami, zwłaszcza dla inwestorów instytucjonalnych, ale także i dla detalistów, to jest symbol tego, że płynność na rynkach się zwiększa, a jeżeli wolumen transakcyjny się zwiększa, myślę, że w dłuższym terminie to do, powinno doprowadzić do wzrostu w kapitalizacji tych kryptowalut, ponieważ jeżeli nowi użytkownicy otwierają się na ten rynek, no oczywiście to się wiąże z tym, że te wyceny Tokenów będą widoczne, także kwestia cierpliwości, ale zobaczmy w takim razie, jakie rynki właśnie otwierają się na rynek kryptowalut. Pierwszym z nich jest BERZE Stuttgart, a więc jedna z największych giełd w Europie i druga pod względem wielkości w Niemczech, obsługująca obroty o wartości 100 miliardów dolarów rozpoczyna handel kryptowalutami za pośrednictwem, za pośrednictwem spółki zależnej. I tutaj mówimy o aplikacji Bison, która ma ułatwić handel tymi cyfrowymi walutami i ma być to pierwsza na świecie aplikacja kryptowalutowa, za którą będzie stała tradycyjna giełda. A samą aplikację będzie można wykorzystywać już od jesieni. Dostępne na samym początku mają być cztery kryptowaluty Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Ripple. A tutaj bardzo ważne jest to, żeby wspomnieć, że również ta giełda ma się otworzyć czy udostępnić handel na rynki angielskie, ale także na środkowoeuropejskie. Mam nadzieję, że w tym polskie. Także będzie, będzie duża konkurencja na naszym rynku. Przykre jest to, że Bitbay wyjeżdża, a pozostali się do nas wybierają z zagranicy. Także to taka. Wymienność można powiedzieć, że której chyba nikt się nie spodziewał, ale bardzo możliwe, że ze względu na regulacje, które gdzieś tam się pojawiają, taka zależność tutaj będzie widoczna. Kolejnym elementem jest technologia, która wspiera ekosystem NASDAQ i pomoże ona zasilić nową scentralizowaną giełdę kryptograficzną o nazwie DX, która. Zostanie stworzona, czy już została stworzona przez Daniela Skowrońskiego. Jest to człowiek, który prawdopodobnie wyjechał z kraju po to, żeby szukać pozytywnych, łatwych regulacji w miejscu rozwinięcia swojego biznesu, których po prostu rodowity kraj nie mógł mu zapewnić. I przykre jest to, ale kolejny Polak wyjeżdża po to, żeby szukać swoich szans na rynku i w biznesie, właśnie u obcych jurysdykcji. No, i właśnie on oferuje platformę, która będzie rozwijała się, właściwie prosperowała na bazie silnika NASDAQ. Ma oferować na samym początku cztery kryptowaluty, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum czy Litecoin. I tutaj mają być również otwierane kolejne pary tradingowe w następnych miesiącach. Ale na pewno wymiana kryptowalut za pomocą technologii NASDAQ jest godna pochwały ale też bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć na drugą e, stronę tej sytuacji, a więc NASDAQ, który e, w sposób jakiś tam pośrednie, ale jednak oddziałuje właśnie na rynek kryptowalut, no, tak jak mówiliśmy wcześniej na Gemini, teraz na DX, pokazuje to, że w sposób... Mm, no, czynny, przygotowuje się do tego handlu kryptowalutami, myślę, że na, na własnej platformie giełdy regulowanej, także wszystko przed nami. No i jeszcze trzeci SBI, SBI jest to usługodawca firmowy w Japonii, który ma uruchomić giełdę kryptowalutową VC Trade, bo tak ma się nazywać, ma być otwarte na 20 tysięcy użytkowników, giełda była w stanie już funkcjonować wcześniej, ale jednak ze względu na atak na giełdę Kończek poprawiono różnego rodzaju zabezpieczenia, tej platformy i plany uruchomienia giełdy zostały nieco przesunięte na dalszy termin. Teraz już prawdopodobnie od chyba trzeciego kwartału ma dojść do handlu na tej platformie. Pytanie tylko: dlaczego tego typu konsorcja bankowe jak JP Morgan, Morgan Stanley, czy inne tego typu jak Bank of America. Nie chcą się otworzyć na handel kryptowalutami, a przynajmniej do tej pory nic takiego nie słyszeliśmy. No to myślę, że tutaj rozwiązaniem jest poniekąd zgodność z wymogami prawa i element prania pieniędzy, który gdzieś tam się pojawia w tle. Goldman Sachs z kolei jest jedynym dużym bankiem na zachodzie, który potwierdza swoje zamiary prowadzenia handlu um, kryptowalutami. Oczywiście na ten moment myślę, że tutaj żeby się kwest... pozostałe rynki otworzyły na to trzeba czasu być może niektórzy bankierzy nie chcą ryzykować Morgan Stanley na przykład powiedział do Wall Street Journal, że nie będzie obsługiwał stanowiska to handlu kryptowalutami i skupi się wyłącznie na obsłudze klientów instytucjonalnych. Także być może to jest taki trend, w którym to banki będą obsługiwały właśnie te większych partnerów biznesowych, a jednak mniejsze giełdy zcentralizowane będą obsługiwały klientów prywatnych. No ale myślę, że mm, wielkie banki robią to z względu ze względu na swoje obawy dotyczące zgodności i restrykcji przepisów dotyczących prania pieniędzy, ponieważ gdzieś ten y, aspekt, po, pomimo iż jest kontrowersyjny, Faktycznie w branży kryptowalut, ma miejsce. W ostatnim dziesięcioleciu wiele największych banków na świecie zostało ukaranych z kolei grzywnymi w wysokości miliardów dolarów za pranie brudnych pieniędzy i słabe znajomości klienta KYC. A więc widzimy to, że nie tylko rynki kryptowalut, ale także rynki regulowane są podatne na tego typu oszustwa. Także pamiętajmy, żeby tutaj jednak nie. Utożsamiać branży kryptowalut z tymi manipulacjami, tylko oszustwami, ale naprawdę tego typu proceder również się zdarza na rynkach regulowanych, także nie jest to jakiś ewenement. W grudniu na przykład szwajcarskie władze finansowe stwierdziły, że JP Morgan poważnie narusza przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy i JP Morgan dokonał reorganizacji swojej obecnej polityki w zakresie monitorowania transakcji. Pytanie, na ile to jest skuteczne, na ile faktycznie ma czyste ręce od tamtej pory, tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie jesteśmy w stanie y, potwierdzić, dopóki nie pojawią się badania, które faktycznie coś takiego znowu wykażą. W związku z tym, główne banki nadal myślę, że będą eksplorowały. Sektor kryptowalut, ale będą to robiły po prostu ostrożnie. A myślę, że wio wejście wiodącego banku, jakim jest Goldman Sachs, na rynek kryptowalut, może z dużym prawdopodobieństwem wywołać efekt domina, wpływając na inne banki na zachodzie, by móc podążać tym samym e, wytyczonym szlakiem mm, i wprowadzać właśnie ten rynek. Dla klientów. Tutaj pojawia się właśnie ten aspekt anonimowości kryptowalut, czyli kryptowaluty jak Zcash, Monero czy Dash. Nie wiadomo, czy zostaną uruchomione na tego typu platformach, bo tutaj niektórzy twierdzą, że właśnie największy procent prania pieniędzy jest za pośrednictwem tych anonimowych kryptowalut. Niektórzy mówią, że nawet w interesie takich organizacji jak G20 stoi to, żeby móc zapobiegać czy właściwie trafnie zapobiegać wykorzystaniu anonimowych kryptowalut i mogłyby być one po prostu próbować być deanonimizowane, ale myślę, że to jest niemożliwe w obecności tego, jak zdecentralizowana jest struktura chociażby Monero czy Dash'a, ale pamiętajmy o tym, że mm, bardzo możliwe, że nawet jeżeli platformy się otworzą na kryptowaluty, właśnie te które posiadają te cechy wysokiej anonimowości transakcji, nie zostaną włączone do obiegu. Tutaj bym raczej polemizował z tym, czy Zikarz zostanie wykluczony z tych tokenów, które będą, nie będą mogły się znajdować na platformach bankowych, scentralizowanych, kryptowalutowych, ponieważ niedawno doszło do takiego badania, które pokazało, że Zikarz. Nie do końca ma y, pełną anonimowość, do której do tej pory deklarował. Okazuje się, że w momencie, kiedy Zikarz wykorzystuje dwa rodzaje adresów do transakcji, czyli Z-adresy oraz T-adresy, czyli do tych transakcji niewidocznych oraz tych transparentnych, bardzo możliwe, że w momencie tego przetransferowania z jednej funkcji na, na drugą dochodzi właśnie do y, pewnego, pewnej utraty anonimowości. W przypadku transakcji między dwoma typami adresów, właśnie adresy podlegają różnym komplikacjom i wychodzi na to, że są już badania, które potrafią w jakiś sposób wyśledzić, w jaki sposób transakcja wychodzi właśnie z tego adresu transparentnego na anonimowość. To dotyczy tylko konkretnych adresów, ale też nie wszystkich. Także tutaj myślę, że pozostaje jeszcze wciąż dużo pytań, mało odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, że Dojdzie na Zikaszu niedługo do hardforku, który będzie chciał wyeliminować tego rodzaju pewną niekonsekwencję w anonimizowaniu właśnie transakcji. Także o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. No i w końcu się stało. Zakończenie przedsprzedaży tokenów Ios, które projekt zebrał 4 miliardy dolarów na poczet rozwoju własnego ekosystemu. No naprawdę ogromna, ogromnie wysoce zawieszona poprzeczka teraz przed deweloperami. Tego projektu, żeby dowieść projekt, który będzie wart właśnie taką ilość pieniędzy. No i cóż, teraz wszystko przed nami. Okazuje się, że grupa EOS Main and Launch Group zebrała się razem. Było to ponad 200 uczestników, którzy kandydowało do tego, żeby zostać producentem bloków, czyli kimś na wzór górników sieci bitcoinowej. No i ci producenci bloków, którzy mają teraz zebrać właściwie odpowiednią ilość głosów do tego, żeby móc wspierać węzły sieci IOS, muszą wykazać się odpowiednim zaufaniem użytkowników, ponieważ każdy z użytkowników posiadających tokeny IOS ma możliwość dokonywania głosów. Okazuje się, że przynajmniej 15% głosów z całej sieci jest potrzebnych do zebrania. Jest to naprawdę bardzo duża ilość, biorąc pod uwagę to, jak rozdzielone, rozwarstwione jest ta społeczność IOSa. Przede wszystkim producenci bloku mają em, przekonać posiadaczy tokenów do tego, że są odpowiednimi e, uczestnikami sieci do tego, żeby móc potwierdzać transakcje i zabezpieczać sieć. No i dodatkowo, żeby otrzymywać wynagrodzenie za to, że odpowiednio to e, to te transakcje przetwarzają także no, można powiedzieć, że duża odpowiedzialność spoczywa na ramionach tych wszystkich kandydatów obecnie okazuje się, że tylko 2% posiadaczy tokenów IOS zdecydowało się na dokonanie takiego głosu, także jest to nadal bardzo mała ilość i wszystko ze względu na to, że e, większość posiadaczy tokenów EOS to po prostu spekulanci, którzy nie są zaangażowani, czy nie chcą być nawet zaangażowani w politykę projektu iOS no i w można powiedzieć, że ciężko ich będzie przekonać do tego, żeby oddać swoje tokeny na cel takiej wyższej wartości, jaka jest wzrost ekosystemu. Raczej wolą po prostu je spieniężyć i zamienić na fiaty na giełdzie. Także wszystko wydaje się, że jeszcze jest dosyć skomplikowane. Te tokeny czy głosy można oddawać przez nieograniczoną ilość czasu do momentu uzyskania tych 15% wartości całej sieci. Na ten moment oczywiście Pozostaje pytanie w jaki sposób ci producenci bloków będą funkcjonować. Okazuje się, że za potwierdzanie tych transakcji właśnie będą otrzymywali pewną nagrodę, więc to, że sieć EOS i transakcje w tej sieci są darmowe, jest pewną udą, ponieważ jest to coś za coś. Jednak to, że będzie można przechowywać właściwie przetwarzać te transakcje w sposób darmowy dla użytkowników, będzie się wiązało jednak z jednak większą inflacją na korzyść producentów bloków, także będzie tego rodzaju wynagrodzenie kierowane wprost do ich rąk. Chciałbym jeszcze ukazać problemy, które stoją na, sie na drodze sieci IOS, do tego, żeby dowieść te obietnice, które gdzieś tam się pojawiały wcześniej. z, z z ust Dana Larimera, jednego z głównych deweloperów. Oczywiście na samym początku głównym problemem IOSa na drodze wejścia w, tego, w tę sieć główną było prawidłowe przeniesienie tokenów z łańcucha ERC-20 na IOS. Ostatecznie się to udało po wielu e, jednak takich problemach, które gdzieś tam na drodze się pojawiały, no, ale z tego co wiemy, to prawdopodobnie już wszystko działa w sposób unormowany, a głównym atutem tego, że mamy 21 producentów bloków, jest po prostu ich zróżnicowanie. Każdy z nich musi dysponować odpowiednim urządzeniem, można powiedzieć, że mocą obliczeniową, chociażby dysponować jakimś serwerem, który będzie mógł obsługiwać tego rodzaju transakcje. Pamiętajmy o tym, że jeżeli to jest 21 delegatów, jakby zróżnicowanych z różnych stron świata, to oni również mają swoje własne idee i priorytety. Myślę, że to może budująco wpłynąć na cały ekosystem, ponieważ każdy z nich może zgłaszać różnego rodzaju usprawnienia do sieci, ale jednak najważniejsze jest to, kto największe zaufanie tych głosujących sobie zbierze, ponieważ jednak głosowanie przebiega w sposób w pełni zdemokratyzowany, jeżeli tak to można nazwać. Także pytanie, czy 4 miliardy dolarów uzbieranych w ICO to nie będzie czymś, co rozleniwi wielu deweloperów tego projektu. Na pewno dalsza praca nad projektem nie będzie raczej motywowana już finansowymi pobudkami, ale raczej chęć władzy będzie tym, co będzie stanowiło taki motor napędowy. Do tego, żeby próbować zdominować inne ekosystemy, jak chociażby Cardano czy Ethereum, z którymi to Dan Larimer wcześniej już e, aktywnie rywalizował, i myślę, że Ether i IOS będą mogły w przyszłości koegzystować. Myślę, że żaden z tych ekosystemów nie wyprze jeden drugiego, ale oczywiście o tym zadecyduje rynek i też skuteczność rozwoju tej technologii. Także w tym momencie. Testy aplikacji i testy zabezpieczeń to priorytet dla sieci IOSa ponieważ już wiele y, błędów zostało znalezionych, wiele deweloperów dostało tzw. backboundy po znalezieniu y, tych błędów w kodzie oprogramowania. Niektórzy nawet zyskali kwotę ponad 100 tysięcy dolarów za samo znajdowanie sieci po ekosystemie ios -a. Także naprawdę pytanie, czy to wciąż jest, czy już jest to mainnet, czy może jeszcze testnet, skoro tylu, tyle błędów wydaje się tutaj e, odszukać. Niezależnie od tego, jakie będą mieli przyszły e, wpływ na e, rozwój tej sieci delegacji ios pamiętajmy o tym, że e, będą oni musieli po prostu cały czas zabiegać o względy głosujących e, tych użytkowników sieci, którzy będą po w posiadaniu odpowiedniej ilości tokenów, ponieważ jeżeli coś komuś się nie spodoba, będzie mógł po prostu wymienić jednego delegata na drugiego. Także delegaci mają dbać o bezpieczeństwo tego, że nawet kiedy serwer obsługujący padnie, jego rolę przejmie serwer zastępczy, a serwer zastępujący, w zależności od tego, yy, jaki ma stopień uprawnień, będzie miał dostęp tylko do części środków zgromadzonych na jednym z serwerów, dlatego Yy, specjalnie nie powin, nikt nie powinien mieć zachęt finansowych do tego, żeby atakować sieć, bo koszt ataku mógłby przewyższyć potencjalną nagrodę. Także yy, myślę, że jest to sprytnie przemyślane. Aczkolwiek było wiele kontrowersji odnośnie samego procesu ICO. Pamiętajmy o tym, że trwało to 12 miesięcy i środki te zainwestowane w Tokena IOSa nie były blokowane. Także od razu można było yy, konwertować w. Fiaty na IOSA, zarabiać na tokenach z IOSA, potem znowu konwertować tokeny z IOSA na, na Fiaty, potem znowu inwestować w ICO. Także pytanie, czy jednak ta wycena 4 miliardów dolarów faktycznie e, polegała z, tego, z tej ufności inwestorów, czy bardziej z chęci szybkiego zysku, który polegał na mechanizmie tego ICO. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Dan Larimer również ma sporo. No jednak za plecami tutaj można zauważyć to, że w przypadku chociażby ekosystemu Steam, który rozwijał, w pierwszych miesiącach rozwoju projektu dokonał takiej inflacji, że system Steama po prostu nie rozwijał się w sposób prawidłowy, a większość tokenów, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy tokenów Steam, jak nie milionów tokenów, zabrał po prostu dla siebie, także e, pytanie, czy tutaj nie wyniknie jeszcze jakaś większa afera w przypadku rozwoju tego ekosystemu IoS który na ten moment na pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Jeżeli mówimy o samym IoSie pod względem ilości transakcji na sekundę, które mają być obsługiwane, była to kwota mniej więcej 100 tysięcy transakcji, także naprawdę... E, w Oszałamiająca kwota na ten moment, nie do osiągnięcia przez żaden z blockchainów, ale pamiętajmy, że iOS nie jest na tym polu szybkich blockchainów sam i to nie ma być tylko jego domena, ponieważ istnieją konkurencyjne projekty jak ostatnio popularne chociażby Zilliqa czy Quark Chain, a także jeden z projektów, który teraz wychodzi w trakcie ICO, mianowicie Sparkster. I postanowiłem sobie jeszcze zabrać krótko głos odnośnie tego projektu, ponieważ. Pojawia się dużo pytań w komentarzach odnośnie tego, jak postrzegamy ten projekt. Także postaram się, żeby to była w pełni obiektywna opinia, w żaden sposób niesponsorowana i pokrótce na temat Sparksteru się wypowiem. Także, przede wszystkim, Sparkster ma to być ekosystem, który stanowi taką wizję demokratyzacji dostępu do oprogramowania, jak to twierdzą deweloperzy. Jest to, jego wizją jest zwiększenie. Czy też dostarczenie możliwości narzędzi deweloperskich dla klientów, którzy chcą się rozwijać, rozwijać swoje pierwsze zdecentralizowane aplikacje bez wysokiej znajomości kodu oprogramowania, na przykład bez konieczności przechodzenia przez język Solidity, czy też inne systemy, które gdzieś tam są w w blockchain, prawda? Do tego, żeby móc programować na tym systemie, trzeba jednak przepnąć przez nowy rodzaj kodu programowania, którego trzeba się po prostu nauczyć. To zajmuje y, trochę czasu i faktycznie jest to na plus Sparkstera, że próbuje to wyeliminować, a więc przede wszystkim ma wprowadzić inny rodzaj komunikacji człowieka z maszyną, który będzie za pomocą przyjaznego interfejsu użytkownika mógł wprowadzać w sposób y, no w sposób własny, jakiś innowatorski język kodowania za pomocą właśnie takiego klikalnego interfejsu, nie tylko za pomocą linii kodu. Co jest ważne, to to, że w przypadku Sparkstera mówimy tutaj o również zdecentralizowanej chmurze publicznej, a więc coś, nad czym pracuje oczywiście AWS, Microsoft, Google i IBM. No Sparkster twierdzi, że będzie w stanie za pomocą szybkiego blockchaina E, wydrzeć kapitał właśnie od tych wielkich konsorcjów i przekierować go na zdecentralizowaną chmurę obliczeniową, odpowiednio zwiększając wydajność procesów, które będą tam zachodziły, a także bezpieczeństwo, bo tutaj również mu, mowa o tym, że implementowane są zabezpieczenia od Zikasza, czyli te technologie ZK Snarks, które mają na celu. Anonimizowanie tych danych, także które będą rozproszone w sieci. Także myślę, że jest, jest tutaj kilka elementów, na których warto zwrócić uwagę. Oczywiście mówimy o tym, że nie ma też projektu, który byłby w stanie jakoś tam zawojować scenę kryptowalutową bez porządnego zespołu. I tutaj, jeżeli chodzi o zespół, to mamy wgląd w to, jak, jak to wszystko wygląda. LinkedIn można sobie przejrzeć oczywiście na stronie. Ja powiem tak, że doświadczenie z projektów typu Cisco, WiPro, HSBC czy IBM, ok, jest fajne, coś tam mówi, ale najważniejsze jest to, że, że jednak zespół, yy, który stoi na czele tego projektu, yy, zrzesza 17 inżynierów oprogramowania i myślę, że jeżeli tutaj będzie stanowiła, czy uda się jakoś zbudować tą nić porozumienia i, i yy, strategicznie uda się ukier ukierunkować tą wiedzę, to myślę, że będzie to można przekładać w jakiś sukces, aczkolwiek wszystko to jeszcze jest teoretycznie jakoś tam można powiedzieć, że niewiadome. Sparkster deklaruje, że będzie w stanie obsługiwać 10 milionów transakcji na sekundę i ma pokazać to, że skalowalność tego blockchainu przebiega liniowo. Oczywiście takie testy już były prezentowane w audycjach na żywo, można sobie przejrzeć na YouTubie, także jest to fajne. Yy, jakiś tam pogląd na, na sprawę yy, daje, aczkolwiek na ten moment udało się osiągnąć tylko 6,5 tysiąca transakcji na sekundę w oparciu o 6 komórek, także nadal jest to warto 10 milionów transakcji naprawdę teoretyczna i myślę, że jeszcze dużo pracy jest przed zespołem, ale docelowo mają konkurować, jak twierdzą, z takimi projektami jak IOTA czy IOTEX, który niedawno wchodził na projekt Binance, także uderza tutaj w technologię Internetu rzeczy. No, oczywiście, nie wszystko jest tak piękne, jak mogło się by wydawać, i tutaj, chociażby, ja mogłem zauważyć, że brakuje kodu źródłowego na GitHubie dla Sparkstera. Poniekąd jest to zrozumiałe, ponieważ zespół prawdopodobnie chroni ich kod przed konkurentami rozwijając się prywatnie. Przed ich ICO, także być może ten kod oprogramowania zostanie umieszczony w ciągu najbliższych tygodni, kiedy to ICO już ruszy. A na ten moment, tak jak mówię, jest to projekt teoretycznie ciekawy, ale oczywiście to, co jest ważne, to to, że projekt czy aplikacja, która ma dostarczać jakąś wartość dodaną do tego ekosystemu kryptowalutowego, już działa, ale pamiętajmy, że jest to nadal aplikacja, która działa w niewielkim Zakresie, ale pamiętajcie o tym, żeby inwestować jednak we własnym zakresie bo, i podejmować decyzje w oparciu o własny zasób wiedzy i własny zasób badań, tak, które gdzieś tam przeprowadzicie w internecie, bo wiadomo, że w tego przypadku projektach kryptowalutowych nie ma rzeczy pewnych, także pamiętajcie, żeby z dozą rozsądku się kierować przy wyborze projektów, w które inwestujecie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zamieszczajcie je pod nagraniem, także też w opisie nagrania ten link ten też Wam podrzucę, jak i do innych artykułów, o których dzisiaj... Też mówiłem. No a w tym nagraniu to już będzie wszystko. Ja się z Wami żegnam. Jeszcze na sam koniec informacja. A więc Crypto Future Conference to kolejna edycja konferencji związanej z kryptowalutami. Na nie znajdziecie tematy jak prawo kryptowalut, podatki, ICO, giełda, warsztaty z tradingu oraz konfiguracja kryptokoparek. Także 15 czerwca, Warszawa. Szczegóły w opisie tego nagrania. Dziś wyjątkowo również 20% rabatu na to wydarzenie. I kolejne jeszcze wydarzenie po drodze Disruption Banking mianowicie będzie to wydarzenie, na którym się dowiecie, czym jest technologia blockchain oraz jak w praktyce może być wykorzystana, w którym kierunku również rynek może się udać. Także tutaj wejście za free i wydarzenie również w Warszawie 14 czerwca. W tym momencie to wszystko. Pamiętajcie o polubieniu nagrania, jeżeli coś ciekawego się dowiedzieliście, o skomentowaniu i być może udostępnieniu, jeżeli uważacie, że nasze materiały są wartościowe, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na razie.